osocze można oddać co 2 tygodnie, a czasami od ozdrowieńców, jeżeli się okaże, że mają wysokie miano przeciwciał, nawet pobieramy co tydzień. Osocze przede wszystkim zawiera przeciwciała neutralizujące, które mają jakby zablokować wirusa i powinno być podawane w tych pierwszych fazach praktycznie choroby COVID, czyli to jest w pierwszej albo w drugiej fazie, kiedy pacjent jeszcze nie ma tej burzy cytokinowej, kiedy nie ma już powikłań wielonarządowych, więc to jest ten moment, kiedy faktycznie ten przeciwciało uchwyci wirusa i potrafi go zablokować, tak żeby faktycznie ten wirus się nie namnażał, więc po to osocze właśnie jest podawane, żeby mogło faktycznie pomóc pacjentowi zwalczyć chorobę. W odpowiedzi na apel ministra obrony narodowej oraz podążając śladami generała Jarosława Niki, podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych od początku grudnia każdego dnia oddają osocze jako uzdrowieńcy. Oddanie osocza jest to dar ratujący zdrowie i życie oraz wpisuje się w etos żołnierza Wojska Polskiego. Od początku akcji zaplanowali się ponad 90 donacji osocza. Dziękuję wszystkim w imieniu pacjentów, którym codziennie przetaczane osocze ratuje zdrowie i życie. Jeżeli dawca oddaje osocze metodą plazmaferezy, to wtedy pobieramy 650 ml takiego osocza i takie osocze dzielimy na 3 porcje, czyli mamy praktycznie 3 porcje dla 3 potencjalnych pacjentów. Natomiast jeżeli dawca oddaje krew pełną, no to też mamy potencjalnych 3 pacjentów, z tym, że jest to właśnie jeden dawca, powiedzmy jedna osoba jest pacjentem ozdrowieńcem, jedna osoba może właśnie dostać płytki, a kolejna osoba dostaje koncentrat krwi. Myślę, że obowiązkiem każdego żołnierza, który ozdrowią, jest oddanie osocza. I jest to też odzew na przemówienie ministra obrony narodowej, żeby oddawać te osocze. Jest to na pewno potrzebne i to też jest taki prezent świąteczny dla osób, które walczą z wirusem. Warto to robić i pokazują, że to nie jest nic strasznego, bo ani to nie boli, ani nie zajmuje to dużo czasu, a można zawsze komuś ratować życie, ewentualnie skrócić czas, w którym ta osoba dojdzie do siebie. Serdeczne życzenia przede wszystkim świąteczne dla wszystkich żołnierzy wojsk lądowych tutaj we Wrocławiu, ale nie tylko. Życzymy Państwu dużo zdrowia i dziękujemy serdecznie, że zjawiacie się na każdą potrzebę, że akcje, które organizowane są u Was faktycznie cieszą się tak dużą popularnością, że no, mamy z tego kilkadziesiąt litrów za każdym razem. Więc za to serdecznie dziękujemy, no przede wszystkim w imieniu pacjentów, bo to oni dostają te składniki krwi, to oni Wam praktycznie dziękują. Więc wszystkiego dobrego na nowy rok, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, żeby dalej takie akcje pięknie się nam wszystkim udawały. W naszych żyłach płynie płyn, który może pomóc osobom chorym na koronawirusa. Zwracam się do wszystkich ozdrowieńców z Akademii Wojsk Lądowych oraz całego społeczeństwa. Oddajcie swoje osocze.